C'est live. Witam Państwa serdecznie w naszym studiu festiwalowym. Jesteśmy we Wrocławiu, gdzie za chwilę rozpocznie się 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Festiwal otworzy pokaz filmu Portret kobiety w ogniu Céline Sciamma. W naszym studio są reżyserka Céline Sciamma i aktorka Adèle Haenel. Witam Was serdecznie, dziękuję, że jesteście. Akcja filmu rozgrywa się w połowie XVIII wieku w Brytanii. Chciałem zapytać Ciebie, Céline, o to, skąd pomysł, żeby porzucić współczesność i przenieść się w czasie, i zapytać Was obie, jak czułyście się w tym kostiumie. Ty w konwencji, a Ty, Adèle, również po prostu miałaś go na sobie. Bonjour Céline, bonjour Adèle. C'est l'ouverture donc du 19e festival donc de Nouveaux Horizons à Wrocław. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir, vous justement, avec donc grâce à vous, nous aurons donc la première présentation de ce film, donc la jeune, le portrait de la jeune fille en feu. Et la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de savoir, puisque vous abandonnez en quelque sorte l'aspect contemporain. Et au profit, disons, pour justement placer l'histoire de votre film au XVIIIe siècle en Bretagne. D'où est venue cette idée et comment vous sentiez justement dans ce contexte, vous en tant que réalisatrice et Adèle en tant que justement donc actrice qui a joué dans ce film. Ben, l'objectif, c'était précisément de faire l'objet le plus contemporain possible. Parce que voilà, il y a le contemporain de ce qu'on raconte et puis il y a le contemporain de ce qu'on fabrique. Et pour moi, il y avait dans l'idée du passé et du genre, quel film en costume, une possibilité de cinéma, d'imaginaire, de grand travail d'intervention sur le monde qu'on recrée, qu'on réorganise, qui est toujours le cœur de notre métier. Et il y avait dans ce pas de côté quelque chose qui permettait de faire l'objet le plus moderne, contemporain possible. Et du coup, j'avais l'impression de faire pleinement mon travail et possiblement d'être même libérée par ce 18e siècle à réinventer. To, co wydaje mi się najistotniejsze, jeżeli chodzi o to, ten wybór, którego dokonałem, jeśli chodzi o usytuowanie akcji i tego filmu właśnie w XVIII wieku, to było to, celem było, aby jak najbardziej zaznaczyć właśnie współczesność. Ten film dotyczy właściwie w sposób olbrzymi, ogromny, problemów jak najbardziej aktualnych, jak najbardziej współczesnych. I jak Państwo wiecie, na pewno sercem, istotą naszego zawodu jest właśnie ukazanie tego wszystkiego, co dzieje się tu i teraz. Ale postanowiłam użyć takiego wybiegu, ażeby właśnie tę akcję usytuować w innym kontekście, w innym czasie, w innym miejscu. Et moi, qu'est-ce que ça fait, effectivement, comme a dit Céline, ça crée une... Enfin, le fait de faire un film d'époque, ça crée une espèce de bulle qui est propice à développer une sorte de fantasme de jeu, quoi. Donc, de la même manière que Céline a utilisé le 18e siècle pour être le plus contemporain possible, moi, dans le jeu, je me suis amusée à essayer d'insuffler aussi des choses qui n'étaient pas forcément inspirées d'autres films en costume, mais plus, je me suis inspirée plutôt de presque de la tradition de théâtre japonaise, notamment le no. Et puis aussi, je me suis amusée à essayer de créer une sorte de travelling intérieur au personnage. Donc ça, c'est un truc qui est en fait, c'est-à-dire de créer un personnage qui serait comme une sorte de toile de Picasso, quoi, où le personnage est déformé et créé par la qualité de l'intimité du regard qu'on porte sur lui. Voilà. Bonne chance. Jeżeli o mnie chodzi, muszę powiedzieć, że inaczej trochę do tego podchodziłam, mianowicie potraktowałem to jako pewnego rodzaju grę, pewnego rodzaju zabawę,
I oczywiście w jakim stopniu inspiracją dla mnie były filmy kostiumowe, ale znacznie bardziej, w znacznie większym stopniu były to kwestie takie jak teatr no japoński, ale również myślałem przy tworzeniu właśnie tej mojej postaci poprzez przeniesienie właśnie pewnych wskazówek, również myślałem o pewnej deformacji obrazu, tak jak mamy to właśnie w obrazach Picasso. W filmie to kobieta sięga po pędzel, to z jej perspektywy jest opowiedziana opowieść, to jej spojrzenie, ale w pewnym momencie zdaję sobie sprawę, że nawet podświadomie funkcjonuje w ramach konwencji, schematów wymyślonych przez mężczyzn. Macie poczucie, że to wciąż funkcjonuje, że dziś także w świecie kina mimo, że mówicie z kobiecym głosem, to jednak to, w jakich ramach się poruszacie, zostało zdeterminowane wcześniej? Votre film, Céline, est une sorte de déloge du regard de la femme, d'une femme. Et en même temps, cela nous fait penser à une chose extrêmement importante. C'est-à-dire, bien que ce soit une femme qui... Enfin, elle prend, disons, le pinceau, elle peint, disons, justement, ce personnage, pour peindre le portrait d'une femme qui doit être mariée, disons, un petit peu... contre son gré, je pense, donc de cet aristocrate qui doit être marié, mais en même temps, on pourrait dire que inconsciemment vous restez ou vous subsistez ou vous restez peut-être comme prisonnier de certains schémas, de certaines conventions qui sont ou qui ont été imposées par l'homme ou par les hommes. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est justement dans quelle mesure, disons, vous vous sentiez en quelque sorte forcé, disons, par ce regard, disons, imposé par les hommes? Non, je ne me sens pas forcé par ce regard, mais je pense que le propre même d'un regard qui serait féminin, ce serait moins sa spécificité que son hybridité. Parce que, en tant que metteur en scène femme, je suis élevée, comme nous tous et toutes, dans un monde, un imaginaire masculin. Et donc, ma particularité, ce serait plutôt de savoir naviguer entre les deux mondes, ce qui est pas forcément le cas, justement, des auteurs hommes. Et je crois que le film, même dans son genre, en tout cas, peut démarrer d'une façon qui peut sembler académique, voire référencée, même s'il fait plus appel à Jane Campion plutôt à un regard féminin qu'à Kubrick, par exemple. Mais précisément, je pense que notre qualité, notre responsabilité, c'est de faire dialoguer les deux mondes, comme le monde des vivants et des morts. Et que le cinéma, c'est souvent ça, c'est souvent affaire de fantômes, et que le fantôme, c'est le regard masculin. Et peut-être que nous, on est du côté précisément du regard le plus vivant possible. Możemy powiedzieć, że jest to spojrzenie kobiety, reżyserki czy reżysera, jest mniej może, choć tutaj w mniejszym stopniu o specyficzność, co bardziej właśnie o pewną hybrydyzację. Jako reżyserka, jako kobieta, która zajmuje się właśnie kręceniem filmów, byłam wychowana w świecie wyobrażeń, w świecie, który był narzucony przez wyobraźnię również mężczyzn. Mogę powiedzieć, że starałam się zawsze nawigować między tymi dwoma światami, światem kobiet, światem mężczyzn. I oczywiście mniej może w takim akademickim wydaniu jak Campion, a już z pewnością nie takim jak Kubrick, ale trzeba powiedzieć, że mężczyźni stanowią pewnego rodzaju, jak gdyby dla mnie przynajmniej, pewnego rodzaju kwantomy, pewnego rodzaju zjawy. I tutaj próbuję się usytuować, zdefiniować jako ta osoba, która może widzi to bardziej, rzeczywiście bardziej realnie. W filmie tych mężczyzn praktycznie nie ma, na ekranie nie ma, ale też w ekipie, którą zebrałaś, którą pracowałyście nad filmem, jest ta ekipa złożona przede wszystkim z kobiet. Ce qui est significatif, c'est qu'à l'écran, pratiquement il n'y a pas d'hommes, justement. Ils sont pratiquement invisibles. Et dans cette équipe qui a tourné le film, donc il y a aussi cette prédominance, cette présence très forte de femmes. Et donc,
Elles sont vraiment très très présentes, les femmes, n'est-ce pas? Aussi bien du point de vue des acteurs comme de l'équipe. Donc selon vous, vous est-ce que c'était un choix, disons, prémédité? Alors, il y a des collaboratrices et des collaborateurs avec lesquels je travaille depuis longtemps. En fait, les chefs de poste sont principalement des femmes, mais en même temps, mes plus anciennes collaborations, c'est-à-dire mon monteur ou mon compositeur, ce sont des garçons. Mais il y a effectivement la volonté de travailler avec des femmes, parce que c'est pas du tout les mêmes ambiances de plateau, parce que le film est assez obsédé par la question de l'égalité à l'écran, et aussi d'une politique de travail et de plateau, et que bah, c'est quand même plus facile globalement, il y a plus de possibilités de réinventer les relations quand elles ne sont pas prédéfinies par des hiérarchies, et comme le cinéma c'est un lieu très hiérarchisé, c'est vrai que dès que les équipes sont féminines, on a tendance à être un peu plus libre d'inventer son propre mode de sa propre philosophie de plateau. Et par ailleurs, le film est un manifeste, hein, sur, il est réformiste, réformateur sur la question du regard. Et j'ai trouvé mes réformatrices du côté d'une chef opératrice, d'une chef costumière. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais, je vais essayer de faire. Désolé, ouais. Tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że przede wszystkim współpracuję z wieloma osobami już od dłuższego czasu. Tak się składa, że większość z tych osób to kobiety, chociaż trzeba powiedzieć też, że montażystą i kompozytorem są mężczyźni. Te funkcje jak gdyby zostały przypisane właśnie im. Ale muszę powiedzieć też, że bardzo chętnie pracuję z kobietami. Oczywiście mówimy bardzo wiele w tej chwili, w tych czasach o równości, w ogóle o równości również na ekranie, równości w kinie w ogóle jako takim. I trzeba cały czas powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo silną hierarchizacją, z bardzo jasno określoną hierarchią w tym świecie, który jednak jest nadal światem mężczyzn. I tutaj mogę powiedzieć, że w tym otoczeniu, w tej współpracy właśnie z kobietami mam większą możliwość wyrażenia wolności, pewnej swobody i jest to też możliwość przekazania pewnego manifestu, pewnego spojrzenia właśnie kobiet, które staram się właśnie przekazać. Moi, c'est surtout l'inverse qui m'étonne, c'est-à-dire que la plupart des plateaux de cinéma sont composés à 90% d'hommes et ça m'étonne que les gens ne fassent pas le choix de plus de mixité. Donc j'ai l'impression que nous, on est plutôt du côté d'une forme d'évidence la question, c'est une question qu'on pose jamais aux hommes, par ailleurs, c'est pourquoi vous entourez-vous uniquement d'hommes? Chciałbym odwrócić trochę to pytanie, które pan zadał. Mianowicie chciałbym raczej stwierdzić, że dziwi mnie bardzo to, mówi Céline, Siena, że na planie, powiedzmy, zwykle pracuje 90% mężczyzn, że to głównie właśnie faceci są obecni. Dlatego też chciałaby jak gdyby odwrócić tą kwestię i zapytać właściwie, dlaczego tak się dzieje, że to mężczyźni właściwie zajmują tą podstawową, najważniejszą, większą część, powiedzmy, tego świata. Ten temat podniosłyście w zeszłym roku w Cannes. Byłaś w jednym rzędzie z nieodżałowaną Anię Zwardą. To była też forma protestu, manifestu, walki właśnie o równość i reprezentację kobiet w środowisku. Czy pracujesz już w branży od ładnych paru lat? Czy coś się zmienia? Czy coś się ruszyło? Czy ten głos dobiega coraz głośniej i rzeczywiście wywołuje jakąś zmianę, nawet w myśleniu, bo chyba od tego trzeba zacząć. Alors, je reviens encore à ce thème, à ce sujet, puisque l'année dernière, à Cannes, vous étiez presque la main dans la main avec Anis Varda, malheureusement si regretté, enfin, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et donc, à cette époque-là, déjà, il y a un an, c'était une sorte de manifeste, une sorte d'action très très forte, très puissante que vous avez entamée. Est-ce que vous pourriez dire que quelque chose a changé, que quelque chose a évolué quand même dans ce que vous tentez, disons, de changer, de transformer dans cet univers, dans ce milieu?
Oui, il y a une chose qui a changé, qui est que j'ai le sentiment que depuis un an, on prend la question au sérieux. Voilà. Mmh. Que ce soit de façon opportuniste ou sincère, ça je m'en fiche. Au moins, ça n'est plus une question de sentiment, d'opinion. On peut pas. C'est plus la dernière question de la conférence de presse à laquelle on répond de façon nonchalante. C'est un sujet qui est du coup politisé et centré sur des questions de la question de la répartition du pouvoir. Et donc, au minimum, il est regardé au bon endroit et il n'est plus anecdotique. Donc, c'est déjà un changement d'être pris au sérieux. Voilà. Ouais. Więc muszę powiedzieć, że w ciągu tego roku rzeczywiście zaszła jedna zmiana dosyć istotna. Mianowicie zmieniło się to, że te kwestie, ta problematyka jest traktowana znacznie poważniej. Traktuje się to po prostu poważniej. Wszystko jedno, czy tego rodzaju, czy różnego rodzaju deklaracje są wynikiem pewnego oportunizmu, czy też, czy może pewnego pójścia na łatwiznę nawet. Ale trzeba powiedzieć, że teraz to pytanie dotyczące właśnie kobiet, miejsca kobiet w filmie nie jest już ostatnim pytaniem, które prezentowane, które stawiane w czasie konferencji prasowych. Więc można powiedzieć, że ten podział władzy, z którym mamy do czynienia, jednak zmienia się. Że tutaj faktycznie te kwestie stają się coraz istotniejsze i coraz więcej się o nich mówi. To żeby to rzeczywiście nie okazało się ostatnie pytanie w naszej rozmowie, zadam jeszcze jedno. Pour que ça soit pas la dernière question de notre entretien, je vais poser encore une question, si vous me permettez, puisque on a parlé. Rola w filmie, postać była pisana z myślą o Adèle. Ce rôle, donc, du personnage principal a été écrit en fonction, en quelque sorte, ou en pensant justement à Adèle, je pense, n'est-ce pas? Oui. Pytanie moje do Adel, czy to się czuje, czytając scenariusz, czy to się... nieczęsto aktorka, aktor ma okazję pracować z materiałem, który został stworzony specjalnie dla niego. Et une question alors à vous, Adèle, comment est-ce que vous avez lu le scénario? C'est-à-dire, est-ce qu'en lisant le scénario, vous saviez déjà que c'était un rôle prévu pour vous, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et comment ça se passe alors? Comment vous avez vécu, en quelque sorte, cette expérience de vivre, enfin, c'est-à-dire de suivre un scénario qui est prévu pour vous? Je veux dire, de jouer, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que... Mais non, bah, il y avait un enjeu quand même au moment où Céline m'a envoyé le scénario, puisque on en avait déjà parlé au préalable, etc. Et j'en attendais énormément, donc j'étais un peu stressée. Donc j'ai mis un peu de temps à lire. Mais par contre, après, une fois que j'ai lu, j'ai senti que, enfin voilà, qu'on se comprenait parce qu'on continuait une sorte de conversation qu'on avait eue, quoi, et donc je pense qu'on était à un niveau de connivence qui permettait de justement que on sache déléguer, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais l'une à l'autre des sortes de responsabilités. Donc ce que je vous ai dit lors de la première question sur des espèces de délires un peu de jeu que moi j'ai pu avoir, j'en ai pas forcément immédiatement parlé avec Céline, en fait j'ai juste pris ça en charge et je savais que de son côté il y aurait un tas de questions que moi-même j'avais pas forcément à l'idée, quoi. Donc voilà, c'était une responsabilité dans la collaboration parce que je savais qu'elle me laisserait une grande marge de liberté, en fait. Voilà, tout simplement. Podsumowując, muszę powiedzieć, że przede wszystkim czekałam na ten tekst bardzo długo i bardzo niecierpliwie. Ale wiedziałam, że ten tekst jest przygotowywany i w momencie, kiedy dotarł do mnie, rzuciłam się na to, zaczęłam to czytać. Czytałam to zresztą bardzo długo. Ale też trzeba powiedzieć, że jest między nami, między Adèle a Céline, coś, co jest bardzo wielką bliskością, coś, co bardzo blisko łączy, w związku z czym ta lektura odbywała się również poprzez jak gdyby wspólne przyjęcie pewnej odpowiedzialności. I to o to chodzi, chyba ten aspekt właśnie wspólnej odpowiedzialności chciałbym tutaj najbardziej podkreślić. A potem oczywiście już w samej pracy nad rolą, to jest to, o czym wspominałem na początku naszego wywiadu, kiedy mówiłam o tym właśnie, że starałam się grać
prawda? I starałem się wykorzystać pewne deformacje, które, o których mówiliśmy, o Picasso czy o teatrze, no, ale ważne jest właśnie, że tutaj wspólnie odpowiadałyśmy również na całą masę pytań, ale to, co podstawowe, to kwestia wspólnej odpowiedzialności za tę rolę. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Myślę, że publiczność też będzie miała wiele pytań. Za chwilę spotkacie się z nią na gali otwierającej festiwal. Je vous remercie beaucoup pour cette interview, mais aussi pour justement, j'espère enfin que vous allez répondre bien sûr à des questions très nombreuses qui vont être posées par le public lors du gala qui se prépare, disons, à 18h30, je pense, donc au cinéma aujourd'hui. A Państwa zapraszam na kolejne odsłony naszego studia festiwalowego, którego partnerem jest Embark. Będziemy codziennie na Facebooku i wideowyborcza.pl. Dziękuję i zapraszam.